Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym pierwszym wieczorze z cyklu Wieczór z... Dzisiaj jest to wieczór z Justyną Kopeć, którą za chwileczkę zaproszę tutaj. Chciałabym tylko sprawdzić, czy dobrze nas widać i słychać, ponieważ godzina... Sekundeczkę, zakładam słuchawki. Godzina live'a została w pewnym momencie zmodyfikowana. I widziałam, że zwiastun na Facebooku się nie zreaktualizował, podczas gdy na StreamYardzie wszystko było wszędzie zmienione na godzinę 21. Ja nazywam się Niga Wigo, określam się mianem frankolubnej numatki. Jestem adminką, współadminką grupy Wartościowi, na której w tej chwili właśnie transmitujemy oraz transmitujemy także na moim fanpage'u i na moim kanale YouTube. Chciałam tylko poprosić Was, żebyście w miarę możliwości napisali mi, na jakim kanale nas oglądacie i czy dobrze widać, słychać, czy wszystko jest w porządku, tak jak to wyglądało od mojej strony, bo według mnie wszystko idzie dobrze. Zapraszam już w tej chwili do nas Justynę Kopeć, która jest członkinią grupy wartościowej od kilku dobrych miesięcy. I jest dzisiaj gościem specjalnym w nowym cyklu Wieczór z Justyną Kopeć. Cześć. Dobry wieczór. Witaj Niko, witajcie wszyscy, którzy będziecie ten live albo teraz na żywo oglądać, albo po jego zakończeniu. Tak, bo zawsze są tacy, którzy nie mogą być na żywo, więc zapraszamy oczywiście do obejrzenia powtórki. Obiecujemy, że nie będziemy rozmawiać przez 3 godziny. Naprawdę? No postaramy się, no bo ja wcześniej wstaję. Ja wiem, że ty jesteś raczej sową, z tego co pamiętam. Tak kiedyś o sobie wspomniałaś, tak? Tak, jestem sową, aczkolwiek zaczynam dzień o godzinie 9, już mam pierwsze spotkania zawsze, ponieważ pracuję sama dla siebie, w kontekście takim, że oczywiście mam zespół, ale nie mam tak jak kiedyś biura, nie mam szefa, który nade mną jest, w związku z tym musiałam zrobić sobie bloki pracy, żeby nie było takiej sytuacji, że jak przejdę od sypialni do łazienki, do później pokoju, gdzie pracuję, to żeby nie było tak, że ja ciągle jestem w domu, tylko żeby sobie zrobić właśnie, że jestem już w pracy. Więc moja praca zaczyna się o godzinie 9, co pozwala mi też wstawać o godzinie 8, nie muszę wstawać o godzinie 7 czy 6, ale faktycznie w blokach pracuję, żeby ten zachować system takiej pracy. Wiesz, ja na przykład ostatnio od czasu, kiedy pracuję tutaj w Brukseli, tak już na dłużej, znaczy częściej z domu, bo w tej chwili tylko raz w tygodniu chodziłam do pracy, po prostu zakupiłam sobie sekretarzyk zamiast biurka, które i tak miałam zamiar zmienić. I w momencie, kiedy ja zamykam tą klapę sekretarzyka, jest szafka na górze, jest szafka na dole, jest tutaj takie biureczko otwierane. Kiedy ja to zamykam, to znaczy, że skończyłam dzień pracy i jakby wychodzę z biura. Więc to jest takie symboliczne i rano tak samo. W momencie, kiedy otworzę, to znaczy, że zaczynam pracę. W ciągu dnia, no to wiadomo, że jest cały czas otwarty, ale po prostu no, trzeba sobie jakieś granice, jakieś symboliczne granice wyznaczyć, żeby nie było tak, że mamy wrażenie, że jesteśmy cały dzień i całą noc w pracy, że odpowiadamy na każde zawołanie, na każdy, bo po prostu w tym momencie nie będzie przecież momentu na żaden odpoczynek i regenerację, prawda? Tak, dlatego ważne są dwie strony. Z jednej strony właśnie na regenerację, z drugiej strony też na to, żeby jednak, jak pracujemy z domu, żeby jednak zaznaczyć ten moment, kiedy już jesteśmy w pracy, więc każdy symbol, to tak jak ja pracuję w blokach po prostu czasowych, jest warty tego, żeby poświęcić temu uwagę, żeby takie właśnie ramy się wpuścić, tak jak u Ciebie jest to ten sekretarzyk, który jest pewnym sygnałem, tak u mnie są właśnie bloki pracy i wtedy jest o wiele prościej rozróżnić, to już jest praca, a to za chwileczkę już jest życie moje prywatne i nawet rodzina wie, że w tym czasie po prostu nie ma ze mną kontaktu, bo ja jestem w pracy. To, że pracuję z domu, nie oznacza, że to nie jest praca, to jest dalej dokładnie praca. Dokładnie. A powiedz, ty całe życie pracowałaś w ten sposób, na własny rachunek, z domu, z takiego mobilnego biura, czy też miałaś takie okresy, kiedy chodziłaś do biura od tej do tej, nawet jeżeli by to było twoje biuro? Tak, miałam takie okresy, rzeczywiście pracowałam i u kogoś, i pracowałam u siebie, też miałam swoje biuro i zatrudniałam 11 pracowników, więc faktycznie pracowałam u siebie, natomiast przez wiele lat byłam też
Znaczy, moja pierwsza praca była pracą w Urzędzie Miasta u pana prezydenta. Akurat miałam taką sytuację, że zostałam zgłoszona do współpracy. Nawet nie szukałam pracy, tylko praca mnie znalazła. I faktycznie pracowałam wtedy od godziny 7.45 do godziny 15.45, a o godzinie 16 miałam drugą pracę, na której jechałam na pół etatu w inne miejsce, w miejscowości, w której mieszkałam. A więc pracowałam do godziny 20, pracowałam każdego dnia 12 godzin. To było też ciekawe, bo jak w pewnym momencie zaczęłam realizować takie większe projekty w Urzędzie Miasta, gdzie trzeba było obsłużyć między innymi środki na dosyć duże kwoty, nie trzeba było to przygotować wszystko, to ja nie mogłam stać po pracy w pracy, tylko musiałam przyjechać wcześniej, więc wtedy moje bycie sobą na nic się przydało, ja po prostu musiałam być w pracy o godzinie na przykład 6 albo 5.30, żeby wyrobić się. Oczywiście to nie były stałe takie godziny pracy, natomiast sporadycznie to się zdarzało w ciągu roku kilka razy, że faktycznie jak były te nabory, no to musiałam być w pracy, a jedyna możliwość pracy to była przed pracą tak naprawdę. I faktycznie wtedy było, nie wiem czy trudniej, czy prościej, ale jak ktoś narzuca ci ramy pracy, no to te ramy wchodzisz, nie zastanawiasz się, czy to jest warto, dokładnie, czy nie warto, i czy w ramach zrealizujesz coś, czy nie zrealizujesz czegoś. Zresztą ja miałam też specyficzną pracę, ponieważ byłam w mojej pierwszej pracy pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych i później organizacji pozarządowych, więc też dużo czasu w mojej pracy spędzałam z ludźmi w terenie tak zwanym. Tak. I kończyło się to na przykład tym, że na koniec roku albo w trakcie takich okresów sprawdzających z kadrami, że ja miałam na przykład tydzień czasu do odbioru nadgodzin, tylko wyłącznie z tego, że ja byłam obecna wśród właśnie organizacji pozarządowych, co bardzo sobie ceniłam, bo to był inny, taki bezpośredni kontakt z moimi odbiorcami, z moimi petentami, klientami urzędowymi, a nie tak, że ja jestem wielki urzędnik przyjmujący za biurka, nawet te 20 lat temu, no 20 lat temu to nie było, pewnie jakieś 18 lat temu, 17 lat temu, no to też było coś innego, tak urzędnicy w Polsce nie zachowywali, natomiast ja akurat miałam taki styl, no byłam też młodą dziewczyną, świeżo po studiach, więc mogłam sobie jakiś swój styl narzucić i na szczęście miałam przyzwolenie prezydenta. Później, tak jak pytasz się o te moje prace, to dosyć szybko, już nie powiem o jeszcze dwóch innych pracach, awansowałam i byłam dyrektorem w instytucjach publicznych przez kilka kolejnych lat, więc też wyznaczałam sobie pracę i zauważyłam jedną rzecz, że jak byłam dyrektorem w instytucjach publicznych, to jeździłam, to zaczynałam pracę później niż jak teraz, jak jestem własnym biznesiem. To znaczy, faktycznie ja się budziłam około godziny 8 do 9, no dopiero na 11 jechałam do pracy jako dyrektor. Byłam oczywiście bardziej popołudniami dostępna, natomiast nie byłam wcześniej w biurze, właśnie szkoły godziny 11. I to się zupełnie zmieniło, kiedy poszłam i zaczęłam robić, działać we własnej działalności gospodarczej, bo wtedy faktycznie ja byłam w pracy nawet o godzinie 8, co było zaskakujące, byłam przed pracownikami bardzo często, jak moi pracownicy zaczynają o 8, to ja często przed tobą przyjeżdżałam, już otwierałam pierwsza odwierna do biura, otwierałam biuro, chociaż wszyscy mieliśmy klucze, ale właśnie po to, żeby poczuć, że to jest też moje, że ja przyjmuję tych moich pracowników niemalże jak gości u siebie po części, że jestem razem z nimi, że nie tylko mam taki nawyk na zasadzie rzucam hasła i uciekam, tylko że faktycznie jestem z nimi obecna. Więc tak, i jeszcze jedna różnica taka między samorządem a własną działalnością, bo ja byłam w instytucjach publicznych dyrektorem, to była taka dla mnie mentalna bardzo duża, ponieważ wiesz, ja zarządzałam instytucją, ja dostawałam budżet od rady, od prezydenta. Jak dostawałam ten budżet, no to w tym budżecie była taka sytuacja, że ja go wydawałam do końca roku do zera. Nie? Dostawałam górkę do zera, trzeba było zejść. Bo jeśli mi zostało coś na koniec roku, to też był problem, bo to trzeba uchwały rady i tak dalej. No dosyć duże skomplikowanie było, więc trzeba było wydawać. Natomiast no tak, bo jak nie wydasz, to potem w następnym roku może ci nie dadzą tyle samo. Tak, też tak mogło być. Natomiast w własnej działalności zauważyłam jedną rzecz, która mnie strasznie taką zaskoczyła. Jakoś tak nic nie wyobrażałam, że tak może być zupełnie, że ja tu zaczynam każdy miesiąc od minusa już. Nawet nie od zera, od minusa. Ja nie mam budżetu, który wydaję, żeby zajść do niego do zera, tylko od minusa, dlatego że tak, że są koszty stałe i te koszty stałe wpływają na to, że miesiąc cię już kosztuje, zanim zaczęłaś jeszcze mieć klientów w tym miesiącu. Że jest to na przykład ZUS. Jeżeli że jest się rozliczasz co miesiąc, to tak. Dokładnie, więc takie rzeczy, które no, okazują się, znaczy, że... Tak, można sobie powiedzieć, że pierwsze ileś tam dni pracujesz na opłaty, na pokrycie kosztów stałych i dopiero od któregoś dnia miesiąca zaczynasz pracować dla siebie, tak? Tak, to tak jak się mówi, że pierwszy wolny taki dzień jest, kiedy pracujemy dla siebie, to chyba w lipcu wypada, że do lipca pracujemy na podatki, na inne rzeczy, które nam państwo zabiera, dopiero od lipca pracujemy na siebie. Tak samo w działalności, jeśli każdy miesiąc zaczynamy, to najpierw pracujemy na to, co jest stałą w tej działalności, dopiero później możemy pracować na to, żeby działalność się faktycznie rozwijała, żeby móc inwestować, żeby móc utrzymać pewien standard, żeby oferować nowe usługi na przykład.
Ale wiesz co, to nie, to lepiej nie myśleć tak, że to w skali roku, bo to jest deprymujące przez pierwsze pół roku pracować na wszystkie takie rzeczy, a potem dopiero dla siebie. Nie, lepiej na co miesiąc, bo to jakoś tak łatwiej przełknąć te parę dni, prawda? Tak, zdecydowanie tak. A od jak dawna, że tak powiem, jesteś przedsiębiorcą? Bo to już chyba jest parę dobrych lat, prawda? Tak, dobrych parę lat już jest, 7 czy 8 lat, także mam własną działalność, natomiast zaczęłam trochę działać już samodzielnie wcześniej, bo byłam bardziej przedsiębiorcą rozumianym jako freelancer, czyli byłam trenerem wynajmowanym też przez inne osoby i w sumie trenerem jestem od 2002 roku, więc w tym momencie będzie 18 lat, jak jestem trenerem już, kiedy zrobiłam swoje certyfikacje, kiedy miałam pierwsze zamówienia na moje szkolenia, na zapotrzebowanie tego, co wtedy robiłam. Natomiast ja jako trener się bardzo mocno zmieniłam, bo dzisiaj nie używam w ogóle praktycznie tych narzędzi, które poznałam te 18 lat temu. No i też obszary, którymi się zajmuję, są zupełnie inne niż te 18 lat temu te obszary, bo wtedy było bardziej... Tak, chyba jak każdy z nas, więc warto też przyglądać się swojej drodze. No dzisiaj są takie czasy, że nie możemy być uparci co do jednego, że zmiana jest pewną stałą, w związku z tym musimy też podążać za tym, co nam życie przynosi, jak my się rozwijamy, co my chcemy dalej na rynek wnosić, ale też jak nasz odbiorca dalej się rozwija, bo on też się zmienia, nie tylko my się zmieniamy, także nasz odbiorca się zmienia. To jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość. Tutaj zobacz, Liliana napisała, to się nazywa Dzień Wolności Podatkowej. I w ogóle chciałam powitać wszystkie nowe osoby, które dołączyły w międzyczasie, bo widzę, że tutaj też dziewczyny z grupy mentoringowej dość silną grupą się pojawiły, także bardzo nam miło. Witam Lilianę, widziałam, że była Iwonka, jest też z innych osób, tu widzę, pojawiła się Jolanta, Ania, Agnieszka Polańska, która napisała, ja również pracuję z domu, praktykując realizację zadań w blokach. Także rzeczywiście, no, praca w blokach, w momencie, kiedy człowiek pracuje i sam sobie musi narzucić jakiś rytm pracy, żeby ta praca przynosiła efekty i żeby nam się czas jakby no, tak nie wymykał spod kontroli, no to praca w blokach jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Powiedz, jakiej wielkości bloki stosujesz? Przeważnie, chyba że moja Agnieszka wejdzie w mój kalendarz i to wtedy mi ona psuje czasami trochę te bloki, w szczególności teraz, jak jestem po chorobie. Natomiast generalnie od godziny 9 do godziny 12 staram się mieć pracę koncepcyjną, bo wtedy mam najświeższy umysł. Ja sama jestem też taka otwarta na różne rzeczy, więc wtedy taka praca koncepcyjna, którą muszę wykonać, jest praca często strategiczna, często związana ze stronami internetowymi, z koncepcjami komunikacji w mediach społecznościowych dla moich klientów. Więc taka praca, gdzie ja muszę być świeża, gdzie ja czuję, że powinna być kreatywna, to najlepiej pracuje się faktycznie rano. Następnie też czasami oczywiście tylko po godzinach porannych, na przykład co poniedziałek mamy spotkania zespołu, więc od 9 do godziny 11 spotkania zespołu, to jest takie nasze święte dzień, którego nie ruszamy w ogóle w kalendarzu, tutaj nie można nic pisać. I czasami jak już klient bardzo chce, to też mam spotkania z klientem, ale staram się tego unikać, raczej mieć klientów po południu. Mniej więcej około godziny 12 do godziny 13 robię sobie przerwę, to taka przerwa, więc ten pierwszy blok ma 3 godziny, ale on też nie jest cały, bo ja w międzyczasie idę na śniadanie, nie jadam przed pierwszym blokiem, tylko jadam po pierwszej części tego bloku, więc wtedy idę, po prostu zjemy jakieś śniadanie, wracam dalej, żeby pracować, to też dobrze, bo trochę człowiek się oderwie od tego, w czym akurat jest, mogę zmienić rzeczy, z którymi pracuję, więc jest to po prostu prostsze. Później no to znowu jest troszeczkę przerwy i od godziny 1 do godziny 16 jest znowu taki 3-godzinny kolejny blok. Tutaj często mam spotkania i rozmowy z klientami. Tutaj często omawiam jakieś rzeczy, które wymagają omówienia, czyli to jest taki blok, w którym jestem w kontakcie. Znowu chwila przerwy po godzinie 16, staram się mieć. I oczywiście to nie jest tak, że ja po prostu twardo się trzymam i nic nie może, nic się... Natomiast no to daje mi taką świadomość, że te jednak nie są jakoś uporządkowane. Później znowu jest przerwa, czyli jak się policzyli, to wyjdzie na więcej niż 8 godzin pracy na dobrą sprawę. I często od godziny 18 mamy kolejne rzeczy, bo wtedy się otwierają grupy, z którymi pracuję, z którymi mam szkolenia. Dzisiaj? Tak, jak dzisiaj, bo dlatego było też to przesunięcie, żebyśmy mogły spokojnie zdążyć na live.
Więc faktycznie grupy, mam też swoje live'y o godzinie 19 dwa razy w tygodniu. Jeśli są live'y, jestem zaproszona jako gość, to też o godzinie 20-21. Najczęściej takie live'y się odbywają, wtedy jestem po prostu gościem, jest to taka praca wtedy bardziej PR-owska, mogłabym powiedzieć, jeśli chodzi o to bycie na live'ach, natomiast jeśli chodzi o grupy, ta trenerska, którą wykonuje dzisiaj w formie online'ów. Mhm. Czyli można powiedzieć, że jesteś mistrzyną, mistrzynią planowania. No bo bez planowania byś zginęła. Wiesz, Nika, myślę, że też... chyba rozmawiam też z taką osobą, która też jest mistrzynią planowania, to na pewno. No wiesz, że to jest mój konik, więc dlatego o to zahaczam, bo po prostu ja widzę u ciebie bardzo wysoki stopień zaawansowania, jeśli chodzi o no, takie osiągnięcia w tej dziedzinie, bo nie każdy jest w stanie tak dobrze się zorganizować, żeby to przynosiło naprawdę efekty, prawda? Bo czasami można planować, planować, a potem to się wszystko jakoś tak wymyka spod kontroli i z tego planu nic nie wychodzi. Ja zawsze mówię, że plany muszą być elastyczne, bo trzeba brać pod uwagę zmienne, ale nie mogą jednak być zbyt elastyczne. Trzeba się trzymać pewnych priorytetów. I ty się trzymasz, tak? Tak, zdecydowanie tak. Poza tym, jeśli nie mamy planu, to nam się po prostu rozwleka strasznie czas i okazuje się, że rzecz, która jest błaha, zajmuje nam tak dużo czasu, że właściwie nie wiemy, na czym spędziliśmy cały dzień. I tak cofniemy się później te kilka godzin do tyłu i właściwie nic nie zrobiliśmy przez kilka godzin. Planowanie pozwala nam jednak robić ten dzień bardziej efektywnym, tworzyć większą efektywność. No i też jesteśmy wtedy bardziej systematyczne, a naszemu mózgowi po prostu jest potrzebny system. Nasz mózg musi się od czegoś odbić. Jeśli nasz mózg, ja to zawsze też tłumaczę dziewczynom, jak mówię, nie mówię głównie dziewczynom, bo głównie pracuję z kobietami na budowanie marki osobistej, mówię, jak nie zaplanujecie, jak tak, siadacie do Facebooka i sobie myślicie, nie mam pomysłu na post. No to co się pojawia? No brak pomysłu na post, no nigdy nie będzie, bo jestem nastawiona, że nie mam pomysłu na posta. Natomiast jeśli siadacie i macie określone obszary tematyczne, wiecie, że wtorek dotyczy tego, środa dotyczy tego, czwartek czegoś innego, no to siadacie wtedy do Facebooka i tak, o, mamy środę, która ma dotyczyć planowania, to w takim razie co ja poruszę w tym poście, żeby on był ciekawy i był w aspekcie planowania? Wtedy zawsze znajdzie się rozwiązanie. I to samo dotyczy naszego planowania. Jeśli my mamy konkret, no to ten konkret przyniesie nam rozwiązanie. Jeśli się damy z pustą głową i jakoś dzień przebiegnie, no to przepraszam bardzo, on właśnie jakoś przebiegnie, ale nie będzie on dla nas efektywny, nie przyniesie on nam rozwiązań, na które na koniec czekamy, a jak działamy w biznesie w szczególności, no to my musimy mieć na koniec nie tylko miesiąc, ale każdego dnia efekt po prostu. Dokładnie, bo jak sobie nie zaplanujemy, to już inni się tym zajmą i nam zaplanują ten nasz czas, prawda? Zaraz się znajdzie ktoś, kto będzie czegoś potrzebował, kto zadzwoni, kto chce pogadać, kto chce się spotkać, ale to wcale nie może, być może nie będzie związane z twoją pracą, prawda? Ja chciałam się zapytać, jak ty planowałaś, ponieważ napisałaś kilka książek, twoja 10. książka ukaże się już wkrótce, jak ty planowałaś to swoje pisanie za każdym razem? Czy to od początku, kiedy zaczęłaś pisać, była podobna metoda? Czy to było tak wtedy, kiedy czułaś wenę? Czy też sobie planowałaś właśnie pracę blokami? Jak to od tej strony, od kuchni tak wyglądało? Ojejku, wykorzystałam obydwa chyba sposoby, czyli sposób i planowania, i sposób weny, ponieważ moje pierwsze książki to są książki dotyczące poezji, dlatego że ja się wywodzę ze środowiska literackiego, poetyckiego. Notabene mam takie przygody na swoim koncie, jak to, że byłam też przez pewien moment uznawana za taką nadzieję poezji polskiej. No niestety poetką nie jestem, nie rozwijam tych kompetencji. No nie, na pewno nie byłabym drugą Olgą Tokarczuk, to akurat powieściopisarka, natomiast mam takie doświadczenie i faktycznie wydałam dwie książki, które są poetyckie. Właśnie ja poprosiłam, żebyś je przygotowała, więc pokaż proszę. Tak, zaraz je pokażę, natomiast też, bo nie mam tej trzeciej książki, to nie jest książka poetycka, ale z kolei książka Jak pisać poezję. I tę książkę napisałam dla młodzieży, która chciałaby poznać właśnie świat poezji. Pierwszą moją książką, taka malutka, słodziutka książka, pięknie wyglądająca, taki obrazeczek kwiatów błękitnego pokoju. Jest to dla mnie książka też wyjątkowa, ponieważ to jest niewielka książeczka, ona niewielkich rozmiarów jest. Tutaj oczywiście jest tą wierszę poetyckie i jej nie ma na sprzedaż. Znaczy ja mam ostatnie po dwa egzemplarze w domu i to są takie moje prywatne. Nakład jest wyczerpany. Natomiast jest to książka o tyle dla mnie ważna, ona się ukazała już 20 lat temu. 2000 rok, jak ona miała swój debiut, więc 20-letnią książkę trzymam dzisiaj w ręku. Natomiast o tyle jest ważna, że ta książka ukazała się z takim księdzem na okładce z tyłu, który to jest jego pismo,
który napisał mi słowo wstępne do tej książki, a ten ksiądz, którego pewnie już niektórzy nie znają i nie widzą, trochę mi ucieka ostrość, to jest ksiądz Jan Twardowski. To jest ksiądz Jan Twardowski, świętej pamięci już, ten ksiądz, którego cytaty pewnie cytujecie, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, między innymi najbardziej popularny na nekropoliach polskich cytat. Natomiast tam akurat nie pisał tego w tym kontekście, tak jak z nim rozmawiałam, natomiast faktycznie ta książka wzięła się, ona się wzięła z weny, no bo to były moje wiersze, i ona wzięła się, powstała myślę też dlatego, że właśnie ksiądz Jan Twardowski, kiedy książkę wydawałam i miałam jakieś takie wewnętrzne opory, bardziej rodzinne, żeby ją wydać, że nastolatka, 20 lat temu były inne czasy, nastolatka, bo mam 20-letnią już dziewczyną, nie powinna takich tekstów pisać, chociaż one nie były jakoś tak zbereźne albo nie wiadomo jakie. Natomiast ja stwierdziłam, że chcę mieć opinię autorytetu takiego, który liczy się. Tym autorytetem dla mnie był wtedy ksiądz Jan Twardowski. I pojechałam do niego do Warszawy, spotkałam się, na pierwszym razem nie, za drugim razem się spotkałam z nim, no bo na szczęście to jest ksiądz, więc jakaś szansa na to, że w kościele swoim rodzimym będzie, jest całkiem spora, więc mi się w końcu udało trafić na to, że on prawie przepam, że do niego podeszłam i faktycznie od tego dnia zrobiłam sobie z nim to zdjęcie. Natomiast to zdjęcie wygląda tak sobie. Czy to był już selfie? Czy to było selfie? Czy to było robione aparatem? Jeszcze wtedy chyba nie było takich telefonów. Nie było takich telefonów 20 lat temu. To był normalny aparat, poprosiłam kogoś, żeby nam zrobił zdjęcie, bo aparat wzięłam oczywiście z sobą i dlatego to zdjęcie takie jest, natomiast od tej książki wzięła też się taka moja, myślę, że taka sympatyczna znajomość, słowo przyjaźń, może jest nawet za duże tutaj właśnie z ksiądzem Janem Twardowskim. I nawet do tego momentu ona była posunięta, że nazywaliśmy siebie nieślubny dziadek, nieślubna wnuczka, więc tak sobie listy pisaliśmy, to też był czas, kiedy pisałeś listy, moi drodzy, ręcznie. Masz jego listy, ja ręcznie, odręczne. Tak, odręczne listy. Więc takie listy mam, one są zafoliowane, nawet zastanawiam się, czy kiedyś ich gdzieś nie zarchiwizować dla siebie jeszcze w taki sposób, żeby nie zniknęły, no bo jednak jest to znana postać w dalszym ciągu. No i to jest ta historia z pierwszą książką i ta książka to była wena, czyli to były te rzeczy, które przynosiło mi życie, moje serce młodzieńcze, które chciałam przekazać. Podobnie jest rzecz z drugą książką, też poetycką, Szeptania nocy, tomik poetycki, kolejny. I ta książka też jest oczywiście książką z wierszami. Jeszcze trochę egzemplarzy na mojej tej książki można dostać. Ja czasami też najbliższym przyjaciołom ją prezentuję, bo ona jest naprawdę bardzo, nawet z mojej perspektywy, w dalszym ciągu taka aktualna w niektórych zakresach. Oczywiście też to poezja. I też jak poezja, to wiadomo, że wena. Wtedy również stworzyłam tą książkę, o której wspominałam, której nie mam przy sobie, dotyczącą tego, jak pisać, taki poradnik, jak pisać wiersze. I to było bardziej zaplanowane, to był już proces. I moje kolejne książki, które tutaj mamy, no też... Zupełnie zwrot akcji totalny w karierze poetyckiej. Tak, totalnie poszłam. Poszłam właśnie już nie w karierę poetycką, tylko w biznes, czyli poradnik, jak budować zespoły, firma My. Tak wyglądający mistrzowski zespół, dzięki któremu wygrasz z konkurencją. Książka, która... ja ją napisałam w tydzień czasu. I to może wydawać się zaskakujące, ale ja miałam cały tydzień poświęcony tylko książce. Znaczy zamknęłam się po prostu w domu, nie przyjmowałam żadnych spotkań, żadnych rzeczy. I pierwsze, co zrobiłam, to był plan. Znaczy zastanawiałam, jeszcze nie, może jeszcze wcześniej. Ja go napisałam w tydzień, natomiast proces przygotowania do książki trwał około pół roku. Właśnie chciałam zapytać, czy pewnie miałaś materiały jednak zebrane, bo to nie ma tak, że tak. Ni stąd, ni zowąd. Ja, żeby móc napisać książkę, bo ja wtedy zajmowałam się już marketingiem, natomiast zauważyłam jedną rzecz, bo książka powstała z tego, że ja budowałam strategię wtedy jeszcze dla przedsiębiorców, dla firm, firmowe, marketingowe i PR-owskie też, bo jestem przecież PR-owcem z wykształcenia, z doświadczenia, marketing dodatkowo do mnie wszedł, dlatego jestem taki trochę unikalnym marketingowcem, bardziej wywiązującym się z PR-u, z public relations, nie z samego marketingu. Jak jeździłam, robiłam te strategie i później jeździłam na weryfikację tych strategii, to okazywało się, że często te strategie lądowały w biurku prezesa, albo dyrektora, albo właściciela firmy. Zastanawiałam się, o co chodzi, dlaczego oni tego nie wdrażają. I jednym z tych elementów był takim dla mnie bardzo wyraźnym elementem, był zespół, który po prostu nie wspierał wizji właściciela. Okazywało się, że często właściciel, dyrektor, szef byli na innej planecie niż cały zespół.
Ja nigdy takich problemów nie miałam. Moje zespoły zawsze były takie, że wspierały moją wizję, wspierały wizję tego, do czego wspólnie dążymy i raczej angażowały się dosyć mocno i stwierdziłam, że jakieś są w takim razie różnice między moimi zespołami a ich zespołami. I zastanawiałam się, skąd te różnice wynikają, zaczęłam tak trochę to analizować. No i faktycznie, tak jak powiedziałaś, cały proces przygotowawczy tej książki zrobiłam, on trwał około pół roku. Ja przeczytałam chyba ze 30 różnych książek. Od książek takich bardzo, aż nie chciałam przechodzić przez nie, bo ja nie lubię takich z ilością bardzo dużą słówek, których nie rozumiałam po prostu, dla mnie za bardzo technicznych, po takie lekkie książki, przyjemne, jak jednominutowy menedżer na przykład, które no, one się czytają w taki, tak jak powieść, delikatnie i szybko wchodzą. Natomiast faktycznie przygotowywałam się, szukałam artykułów oczywiście na różne tematy, między innymi na tematy różnic między pokoleniami, bo książek jeszcze wtedy nie znalazłam takowych. Ta książka była napisana 4 lata temu. Ona miała już aktualizacje swoje dwie, więc to nie jest tak, że wiedza jest na 4 lata temu, bo co nowa edycja tej książki, to ja oczywiście ją aktualizuję, żeby nie było starych rzeczy. Natomiast faktycznie później, jak już tę wiedzę całą miałam, pozbierałam, zastanowiłam się, jaki ma być mniej więcej schemat spisu treści, czyli co ja po kolei mam opisywać, to wtedy w ciągu tygodnia faktycznie tę książkę napisałam. Już siadłam, wiedziałam, co jest, co ma się zmieścić i tak powstała ta książka. Jeśli chodzi o sam proces pisania, bo jeszcze druga rzecz to jest proces wydania, bo przecież ja wydaję te książki wcześniejsze, nie jako self-publishing, na te wcześniejsze były wydawane z wydawnictwami, natomiast te ostatnie to jest self-publishing. W związku z tym no, też trzeba przygotować jeszcze właśnie do wydawnictwa. Przeczytam Ci komentarz. Wow, ale fajnie Justyna opowiada, co za ekspresja i świadomość wypowiedzi. Nie wiem, kto to mówi, bo to nie zarejestrował się w StreamYardzie, powiem, możemy sprawdzić w grupie. Każdy to musi być ktoś z grupy. No cóż, to jesteśmy w połowie drogi dopiero, tak? Tak, Gosia jeszcze ten komentarz napisała, więc dzięki wielkie Gosiu, że tak to odbierasz. No, ja powiem szczerze, że ja lubię takie spotkania, kiedy mogę pogadać troszeczkę o tej historii, bo ona jest wbrew pozorom ciekawa i to Milka powiedziała, bo trochę mnie interesuje, skąd ty się wzięłaś w ogóle, jaka twoja droga jest i tak może niekoniecznie o mnie mówić, ale z drugiej strony to jest jednak jakiś sposób fascynujący, to może być też inspirujące dla innych osób. To jest ciekawe, bo nie chodzi o to, skąd ty się wzięłaś jako osoba i tak dalej, bo to można by opowiadać dniami i nocami swoje życie, ale właśnie na podstawie tego, jak twój warsztat pracy, na podstawie tworzenia książek chociażby, można o Jezus, umknęło mi słowo, zaobserwować po prostu, jak się rozwijała twoja kariera i jak od młodej poetki doszłaś do tego miejsca, w którym się znajdujesz obecnie, kiedy wydajesz kolejną książkę na temat biznesu online oczywiście, bo teraz książka najbliższa będzie miała tytuł Biznes online nie tylko dla przedsiębiorczych kobiet. Okładka została już wybrana, więc w tym tygodniu już przez sprzedaż tej książki, ona będzie na początku listopada albo w połowie listopada wysyłana już do osób, które kupią, ale przez sprzedaż proto też jest, żeby móc książkę kupić z fajnymi bonusami. Dzisiaj nie będę jej tu sprzedawała, w znaczeniu takim, że nie będzie linków żadnych, które Wam podrzucę. Być może w grupie, jeśli Nika pozwoli, to spróbuję ogłosić, jak już będzie ta informacja, natomiast na dzień dzisiejszy tylko informuję. Myślę, że wiecie co, takie mamy lekcje, specjalną grafikę, napisałam książkę, gdzie tego typu informacje są witane w ten sposób. Cudnie. I po prostu są w jednym miejscu, także będzie łatwo je odnaleźć. Coś pięknego. Natomiast tak sobie myślę, że jeśli mamy wyciągać lekcje, bo ja też zastanawiałam z perspektywy lekcji, dlatego że opowiadam czasami fragmenty swojej historii, w całości no też jej tutaj dzisiaj nie opowiemy, bo nie mamy tej nocy przysłowiowej, żeby opowiadać o tą historię. Natomiast różne osoby, różne perspektywy jej ode mnie słyszą, to tak mówią, na kiedy będzie książka z twoją biografią? No, ja mówię, nie będzie takiej książki, ale zaczynam się już zastanawiać, czy nie napiszę książki z lekcjami, które z moich doświadczeń mogą wziąć odbiorcy, bo to jest ciekawe. To, że przecież, no kurczę, wiecie, ja miałam 22 lata, jak ja trafiłam do Twardowskiego. Dlaczego trafiłam do Twardowskiego? Bo nie byłam w stanie zgodzić się na to, że ktoś mi mówił, że moje rzeczy, które ja tworzę, są według innych osób, nawet nie to, że do niczego, tylko że będą nieodpowiedne, niewłaściwe. A ja uważam, że to są właściwe, akurat moje wiersze. Tym bardziej, że byłam po debiucie już w krakowskim Przekroju, to taka gazeta, która kiedyś jak była w Krakowie, to miała wielkie znaczenie. I uważałam, że zupełnie inaczej jest. No i teraz
Wiecie, jak mogę słuchać takich osób, i pewnie wy też macie takie osoby dookoła, które też tak mówią, nie rób tego, nie wyjdzie ci, tobie się nie uda. Odcinają skrzydła po prostu. Dokładnie. To czy nawet czasami w dobrej wierze, ale jednak podcinają. Dokładnie tak. No to warto podejść do autorytetu, który jest akurat specjalistą w swojej branży. I ja do takiego autorytetu trafiłam. No nie było na tamten moment wyższego autorytetu. Naprawdę nie było. No mogłam jechać, no nie wiem, do Barańczaka, ale on w Kanadzie był. No ja bym go nie znalazła. Wtedy nie był jeszcze internet, że mogłam, wiecie, maila wysłać sobie od tak, znaleźć tego maila i wysłać. I osoba by mi odpowiedziała. To nie były te czasy. Ale ci też myślę, że jeśli macie takie sytuacje, to idźcie do osób, które faktycznie się specjalizują w tym, co wy robicie. Niech one ocenią to, a nie osoba, która po prostu podcina skrzydła, będzie wam dalej te skrzydła podcinała. Nie o to chodzi. Często też widzę w mojej historii, to jest taka rzecz, że powiem tak, zanim się przestraszę. Czyli zanim zacznę analizować się, to o wam, to w mojej głowie jakieś pomysły się rodzą, już później skrajne rzeczy wychodzą. No to nie, to ja mówię tak. Dzięki temu, że powiedziałam tak, to już nie będzie o książkach, to miałam szansę wystąpić na scenie Brian Tracy International, gdzie dzisiaj jest trener, żeby na tej scenie wystąpić, albo musi mieć szkolenie u Brian Tracy'ego, albo musi zapłacić. Ja wystąpiłam za darmo i dwukrotnie wystąpiłam, dlatego że szef do mnie zadzwonił tej sceny na rynku polskim z zapytaniem, pierwsza rzecz to, Justyna, widziałam twoje live, więc znowu, daj się, pokaż się, jeśli będziesz siedziała tylko i wyłącznie zamknięta, nikt się nie zobaczy, to nikt nawet nie ma szans. Ja nie wiedziałam, kim ten człowiek do końca jest i że on jest szefem sceny, tak dużej sceny w Polsce. I on mówi, widziałem twoje live, widzę, że się nie boisz kontaktu, może w takim razie wystąpiłabyś u mnie, bo mam sytuację awaryjną. Ja mówię tak. I dopiero później zadałam pytanie, kiedy i gdzie. Kiedy było jutro i gdzie na drugim końcu Polski. Ale powiedziałam tak, nie było, wiecie, wyboru takiego, żebym zastanawiała się teraz, no nie teraz powiem mu nie, bo przecież nie dojadę na drugi koniec Polski, bo nie mam przygotowanego wystąpienia i tak dalej. No zbieram wtedy całe informacje, które mam w temacie, który mam zrobić i jadę na drugi koniec Polski, jeśli mam taką szansę, bo drugi raz do mnie... Czyli po prostu trzeba umieć rozpoznać szansę, która jest ważna dla naszej kariery i z niej skorzystać, nie zastanawiając się, że się boimy, że to niedobry moment, bo dobry moment nigdy nie nadejdzie, będzie tylko moment taki, jaki jest teraz. Także no, to jest bardzo trudna umiejętność, bo ileż okazji czasami przypuszczamy, czekając na to, nie, no jeszcze jestem niegotowa, jeszcze muszę zrobić to, jeszcze muszę się pouczyć. Ja sama wiem po sobie, że wielokrotnie mi się to zdarzało i w momencie, kiedy mówiłam, dobra, ruszam, nie będę czekać się, aż wreszcie opanuję wszystko perfekcyjnie, bo wtedy nigdy nic nie zrobię, także a jeszcze rozpoznać dobrą okazję, kiedy się przedstawia, no to jest już po prostu, jakby to powiedzieć, odwaga cywilna wręcz. Tak, ja to mówię, bo często moje klientki na przykład mówią, że chcę perfekcyjnie, idealnie mieć wszystko. Ja mówię, że perfekcja, idealizm to jest wymówka w białych rękawiczkach, bo to dobrze brzmi dla ciebie. Tylko to jest wymówka, jakiś strach przed czymś, przed tym, że będziesz oceniona i tak cię ocenia, jak zrobisz perfekcyjnie wszystko. I tak te oceny mogą być niezgodne z tym, co ty zamierzyłaś, że ma się pojawić. Więc takie szukanie tego perfekcyjnego momentu, poza tym on nie istnieje. Dzisiaj jak nawet jesteśmy w marcu osobistej, czy w mediach społecznościowych, no to przecież jest tyle zmiennych, które wpływa na dane działanie, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zaopiekować, dokładnie, nie jesteśmy w stanie zająć się, więc lepiej działaj z tym, co masz tu i teraz, niż zastanawiaj się dalej i czekaj na idealny moment, bo po prostu on się nie stanie. A to jest naprawdę dobre, że brzmiąca wymówka, więc zastanów się, dlaczego się chronisz tą wymówką. Mhm. Zobacz, co by było, gdybyś na przykład ty czekała, aż minie pandemia. Gdybyś po prostu powiedziała, oj, to teraz jest pandemia, to ja nic nie będę robić, niech ona szybko minie i ja poczekam. No myślę, że daleko z tyłu, bo znaczy przede wszystkim mój biznes by dzisiaj nie istniał, bo ja też jak był słynny 13 marca, pamiętam to dlatego z dwóch rzeczy, bo 11 marca miałam urodziny, a 13 marca moja mama imieniny i wieczorem było słynne wystąpienie premiera z informacją, że w poniedziałku będzie zamrożona gospodarka właściwie. I ja pamiętam, że to dla mnie wcale nie było takie łatwe, mimo że ja działałam w online już półtora roku, ale nie działałam w 100% w online, w dalszym ciągu miałam jeszcze offline'owe. No i ta sobota była dla mnie naprawdę dosyć trudnym dniem, zastanawiałam się, co teraz będzie i właściwie miałam wrażenie, że chyba pożegnam się z biznesem, że ilość kontaktu już mi odpłynęło, po prostu na dzień dobry po jednym przemówieniu pana premiera, że ilość pieniędzy po prostu tracę,
I wtedy na szczęście ja mam też trochę mądrych ludzi, bo też to jest ważne, jak budujemy markę, żeby nie mieć klakierów, ale żeby mieć też takie osoby, które, znaczy nie klakierów, ale też i takie osoby, które poczynają skrzydła, to takie odstawiamy, ale też takie osoby, które trzeźwo na ciebie spojrzą, taki sparring partnerów nawet. Ja zadzwoniłam do swojej klientki, z którą teraz się już od wielu lat właściwie przyjaźnimy, bo byliśmy z bycia klientką właśnie w przyjaźń. I mówię jej, że ja nie mam żadnych właściwie teraz, tyle straciłam i tak dalej. I mówię z perspektywy braku. I ona mówi, Justyna, ale ty działasz już w online, zobacz, co ludzie, którzy nie działają w ogóle w online. Co ci jeszcze brakuje, co ty jeszcze musisz zrobić? I zastanawiałam się i właściwie w ciągu, później jeszcze miałam kontakt jeszcze z jedną osobą i tak w sobotę sobie poanalizowałam te różne rzeczy, w niedzielę przygotowałam plan, w poniedziałku zaczęłam działać na nowym planie i nie wiedziałam, czy on wypali, ponieważ nic nie było pewne. Teraz ta sytuacja drugiego lockdownu, który nam się szykuje, jest troszeczkę być może łatwiejsza, bo jednego doświadczyliśmy już, więc mamy już doświadczenia, wiemy, że papieru toaletowego nie zabraknie. Więc już trochę mamy doświadczeń takich pozytywnych. Makaronu też nie. Tak. Natomiast z drugiej strony oczywiście pojawiają się dalej kwestie kompetencji, czy mamy wystarczające kompetencje. I niektórzy przez ten okres, który pojawił się między tymi lockdownami, tak naprawdę robili wakacje, tak? Odpoczywali, oni musieli odetchnąć. W związku z tym ja miałam znajomych też, którzy po prostu praktycznie 2 miesiące albo nad morzem, albo w górach, albo gdzieś tam i nie uzupełnili swojej kompetencji i oni dzisiaj znowu są w sytuacji takiej, jak była 16 marca. Natomiast te osoby, które zadbały o własne kompetencje, o własny rozwój, okazuje się, że mogą iść dalej, że one w międzyczasie stworzyły nieidealne produkty online'owe, kursy, które nagrywały na własnych komputerach, nie wynajmując studiów, nie wynajmując ekip. Stworzyły proste e-booki, które samodzielnie obrobili w Canwie. Przecież to nie jest nic aż takiego trudnego. Tych rzeczy możemy nauczyć nawet na YouTube'a wrzucając. Nie trzeba przychodzić na kurs do Justyny Kowej, żeby tego nauczyć się. I te osoby dzisiaj mają ofertę, z którą mogą wyjść. Natomiast jeśli byśmy czekali, no i tak jak samo jak ja, bo też byłam załamana, gdybym czekała, to mi nic nie wyszło. Natomiast często, tak jak w przypadku moich działań, które podjęłam właśnie w okresie tego pierwszego lockdownu, była sytuacja taka, że ja testowałam na bieżąco, każdego właściwie dnia coś zmieniałam, każdego dnia pojawiały się nowe oferty, które tworzyłam razem z moimi odbiorcami, bo oni przynosili mi temat, który mam dzisiaj wziąć i położyć na rynek. Tak, ja pamiętam, że podczas kwarantanny robiłaś codziennie live'a o 17, bo teraz robisz o 19, ale wtedy to było 17 i że tam poruszyłaś różne tematy i w zasadzie bardzo często pytania od widzów prowokowały kolejne tematy, prawda? Jakby wynikały, te tematy przychodziły podane niekiedy na tacy w postaci pytań od oglądających. Także... No jeszcze jednej rzeczy, takie zrobię krótkie porównanie, bo widzę, że jest całkiem sporo osób z nami dzisiaj. Liliana też napisała, że zrobione jest lepsze od doskonałego. Natomiast zobaczcie, jak budujemy sobie markę, to przede wszystkim mamy siebie. Musimy sobie zastanowić się, kim my jesteśmy, jakie mamy kompetencje, jakie mamy doświadczenie, żeby wyjść dzisiaj z tym na rynek. Co takiego jest z nas, co by nas różniło od innych? Co takiego jest wyjątkowe, co możemy postawić nawet w naszym doświadczeniu i ludzie będą tym zachwyceni albo będą zainspirowani. Z drugiej strony mamy odbiorcę i też musimy tego odbiorcę poznać, bo jeśli chcemy trafić do wszystkich, to trafiamy do nikogo, nasz komunikat będzie taki miałki, taki po prostu, wiecie, zróbcie dla wszystkich dobrze, to po prostu każdy będzie niezadowolony. Więc musimy tego odbiorcę poznać, który to jest odbiorca, czym on się charakteryzuje, jaki on jest. I następnie stawiamy między nami most, ja to nazywam takim mostem, który robimy. Most, który składa się z naszej komunikacji, bo tu jesteśmy my, tu jest nasz odbiorca, więc musimy zbudować tą komunikację z nim. Komunikację w formie tekstu, w formie wideo, w formie podcastu, różne formy tu możemy stosować i różne media wybieramy. To nie oznacza, że musimy być we wszystkich mediach. Ten most ma być zbudowany w ten sposób, żeby on nie był za ciężki. Bo jeśli na przykład teraz wejdziesz na Facebooka, siedzisz na Facebooku, będziesz publikowała i do tej pory nie publikowałaś nic, a teraz zaczniesz wrzucać 4-5 postów dziennie, to ten most będzie za ciężki, twój odbiorca tego nie zrozumie, ten most się załamie. On musi być na takich cegłach, które utrzymają ten most. Jeśli za dużo tych cegieł wrzucisz, no to one będą za ciężkie i się ta komunikacja rozjedzie. Jeśli będzie ich za mało, to ten most się też nie stworzy. Nie dojdzie do współpracy z tym odbiorcą. I dlatego pokazuję to w taki sposób metaforyczny też, pokazując ciebie, odbiorcę i siebie, bo jeśli siebie znamy, to mamy po drugiej stronie odbiorcę. I na tej komunikacji to jest tak, że nie tylko komunikat jest w jedną stronę od nas, ale on jest też od strony odbiorcy.
co oznacza, że jeśli my go słuchamy, tak jak mówisz, Nika, jak ja słuchałam ludzi w trakcie, kiedy oni przynosili może tematy na live'ach, to ja wszystko wiedziałam, co oni jeszcze chcą, co ja jeszcze, jaki temat powinnam przynieść. To ja przecież od ludzi z live'ów usłyszałam, że fajnie by było zrobić, poczułam to w czasie komentarzy, które były komentarze, w pewnym momencie czuję, że dziewczyny już się bardziej, bo tam większość dziewczyn przychodziła, bardziej poznały i mam wrażenie, że chcą iść w stopień dalej, więc zapytałam się, czy macie ochotę na Zooma, spontanicznego Zooma w sobotę o 9:00, kawa poranna, po prostu sobie pogadamy. Na pierwszy Zoom chyba około 30 osób przyszło. Mhm. Później okazało się, że były chyba jeszcze z dwa Zoomy i później ja miałam taką sytuację, że ja już chodziłam na szkolenia, gdzie również one były w soboty, więc nie mogłam ich prowadzić. I to ty zaproponowałaś przecież, zróbmy, przecież nie musimy mieć Justyny, żeby dalej to kontynuować. Tak, dlatego że dziewczyny się po prostu poznały, poznałyśmy się w kilka dziewczyn, bo dołączyły jeszcze inne, których ja nie znałam i po prostu, nie potrzeba Justyny do spotkań, prawda? Zooma każda potrafi obsłużyć, także stąd się wzięła. To taka była geneza właśnie grupy mentoringowej i tych sobotnich Zoomów, prawda? Także w tej, te Zoomy zresztą odbywają się do dzisiaj i ja tam bywam też od czasu do czasu, wtedy kiedy mogę. Ty bywasz też, wiem, od czasu do czasu, kiedy możesz. Tu niektóre dziewczyny, które właśnie pisały, tak jak Iwonka, pamiętam, Iwonka była na pierwszych Zoomach obowiązkowo i właśnie ja trafiłam, bo ona najpierw też była na live'ach, potem była na Zoomach i dzięki temu jest w tym miejscu, w którym chce być. A to znaczy, że otwiera, znaczy już otworzyła własną działalność, odchodząc z budżetówki i rozwija własny interes, także no nie będę mówić jeszcze w jakiej dziedzinie, bo będzie odpowiedni moment, to Iwonkę mam zamiar do kawiarenki zaprosić, także Iwonka, szykuj się. Ale wracając do sprawy rozwoju, że tak powiem, jak to się stało, że tak stopniowo z marketingu, jakby z tego, co robiłaś w urzędach, przeniosłaś się do tej działalności, którą w tej chwili rozwijasz, czyli praca nad markami osobistymi, nad marketingiem sieciowym. Co spowodowało, że poszłaś w tym kierunku i co cię przyciągało w tej właśnie dziedzinie? Po pierwsze to jest to, że ja całe życie budowałam własną markę, tylko wtedy nie nazywałam tego jeszcze marką, znaczy całe życie takie bardziej świadome, czyli od okresu studiów, nazywałam to bardziej dbaniem o własną reputację, budowaniem reputacji. Zresztą pojęcie marka osobista w prasie amerykańskiej pojawiło się bodajże w 97 roku, więc ono nie jest wcale takim starym i z wąsami, tylko jest całkiem młodym. Tak, zawsze się mówiło, że ktoś ma dobrą reputację. Tak, dokładnie tak, mówiło się o reputacji, więc ja też o tą reputację dbałam. Notabene to też, ja jestem osobą introwertyczną, co się może wydawać zaskoczeniem dla wielu osób, natomiast mimo introwertyzmu, ja bardzo lubię kontakt z drugim człowiekiem. I ja zawsze mam taki naturalny chyba umiejętność, odkąd pamiętam, nawiązywania relacji z ludźmi. I to też mi pomogło na początku, kiedy wchodziłam w środowisko literackie, kiedy byłam nawet naczelną takiego nierugalnika literackiego, kwartalnika, on się akurat ten kwartał ukazywał, tylko nie wiadomo, czy w pierwszym, drugim miesiącu kwartału. Natomiast byłam po prostu obecna zawsze w jakiś sposób. I na tyle obecna byłam, że już wtedy ja studiowałam filologię polską. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej zaproponował mi, żebym była rzecznikiem prasowym Instytutu, bo okazało się, że znam lokalne media też. No i wiecie, ja taka studentka, młodziutka dziewczyna, byłam na trzecim roku dopiero studiów, dostałam taką propozycję. No i wtedy znowu powiedziałam tak, okej, no mogę być, tak? No, ja nie wiedziałam, na czym to polega, przecież ja nie byłam profiliarz, ja nie miałam być rzecznikiem, ale jak mam komunikować się z prasą, to przecież to robiłam, no to dalej to będę robić, tak? Tylko będę to robić już bardziej formalnie, oczywiście bezpłatnie, to była funkcja bezpłatna. Ale która przyniosła ci okazję do tego, żeby nabyć doświadczenie, prawda? Tak, ależ oczywiście, że tak, bo przez to też o mnie usłyszało trochę więcej osób. I tak jak mówiłam o tym pracy w samorządzie, praca na mnie czekała, nie ja na pracę. Bo ja dostałam propozycję od samego prezydenta Siedec, żeby u niego pracować. Mhm. Wiecie, nie każdą osobę stać. Okazało się w międzyczasie, że prezydent stracił własnego rzecznika i była taka sytuacja, że on był bez rzecznika, ale ja byłam na trzecim roku studiów. I jakimś takim cudem mój profesor, u którego pisałam pracę magisterską,
znaczy jakimś cudem, nie wiem jak to się wydarzyło, no tak się tak wyszło, był drzwi w drzwi z sąsiadem pana prezydenta, no i wiadomo jak sąsiedzi czasami rozmawiają o różnych rzeczach, no i tylko też rozmawiali właśnie o tych kwestiach związanych z rzecznikiem, tu profesor mówi, że jest taki rzecznik w instytucie, prezydent mówi, że widział moją pracę, że oczywiście mnie docenia, no i oczywiście ja nie zostałam tym rzecznikiem, żeby była jasność, natomiast to mi pokazało, że praca nad reputacją, nad tym, że dajemy się poznać ludziom, zupełnie na inne nas, na inne fale nas prowadzą, w ogóle inny zasięg mamy odbioru i możesz, będąc studentką trzeciego roku, dostać propozycję od prezydenta miasta. Notabene, ponieważ no, prezydent nie mógł mieć studentki, oczywiście rzecznika, no bo wtedy byłby nieważne, jakie miałam relacje z prasą, ale każdy powód do ataku byłby dobrym powodem do ataku. Prezydent zaproponował mi, żebym skończyła w tej chwili wcześniej studia. Ja faktycznie studia skończyłam w 4 lata. Napisałam do dziekana prośbę o to, żeby 4. i 5. rok robić jedno i równocześnie i tak robiłam. Natomiast oczywiście ta praca na mnie już nie czekała, bo prezydent też nie może przecież być cały czas bez rzecznika, więc innego rzecznika zatrudnił. Natomiast ja dostałam pracę od razu po studiach pełnomocnika prezydenta. No wiecie, no to też nie jest oczywiste dla większości osób, taka kariera. Tak szybka kariera i dziewczyna, która tak się stała, właściwie no nie miała doświadczenia, ale jednak to doświadczenie pokazuje i ma dobre stanowisko. Więc tak krok po kroku rozwijałam się w kontekście budowania reputacji i później doszłam do wniosku, że to faktycznie przynosi korzyści, że i tam się poznać, że jak robię rzeczy, które są innowacyjne, które są nowe na rynku, były rzeczy, które robiłam nie tylko na rynku lokalnym, bo ja jestem Siedlec, jako po raz pierwszy, ale były rzeczy, które robiłam w skali lokalnej, znaczy regionalnej i ogólnopolskiej jako pierwsze. Miałam przecież projekty, które tworzyłam, które były wyróżniane na skali ogólnopolskiej. Była sytuacja, że prezydent Komorowski zaprosił mnie jako przedstawicielkę jedną, znaczy była zaproszona około 100 kobiet z Polski. To była jakaś taka, nie pamiętam w tej chwili tytułu już, Nadzieje polskiej samorządności, coś takiego, więc ja byłam jak to najbardziej aktywne kobiety polskiej samorządności, no wiecie, 100 kobiet w Polsce zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, mając, wiecie, można powiedzieć dotykający prezydenta, tam z tyłu na zdjęciu stoi za prezydentem Komorowskim, jeszcze obok jego żona, nieważne jakie mamy układy polityczne czy inne odniesienia, ale to jest wyróżnienie, to jest prezydent Polski, tak. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli, to jest prezydent Polski po prostu. A więc i to też ja nie byłam zaproszona tylko dlatego, że ja sama tam się zgłosiłam, bo to nie ja sama, no takiej nie, ma, nie miałam takich stosowych pleców. Natomiast okazało się, że z tej mojej działalności, która była realizowana, ktoś mnie zauważył w organizacji warszawskich i oni zgłaszali różne osoby. I tak, bo to ktoś musi cię zgłosić, tego, prawda? Właśnie. Dokładnie tak. Ja dowiedziałam się po fakcie, że takie zgłoszenie było, więc to dbanie o tą reputację, tak to się nazywało, to był ten mój początek w ogóle pracy nad marką, ale to była moja marka osobista, ja sama. Natomiast na pewno też przy marce osobistej dobrze robią relacje, bo tak jak wam pokazywałam, jesteś ty, jest twój odbiorca, więc te relacje musisz kształtować, to jest ta komunikacja cała, tak? Ja zawsze miałam szansę i tą taką, znowu może powiedzieć, umiejętność, że gromadziłam przy sobie osoby. Naprawdę, pamiętam jak zakładałam koła seniora, kilka kół seniora założyłam i to były osoby starsze, ja ponad 100 osób starszych zgromadziłam i w pewnym momencie znowu kolejna rzecz się zadziała, Związek Emerytów i Rencistów oznaczył mnie odznaką honorową Związku Emerytów i Rencistów. No kurczę, takie po prostu rzeczy się działy przy okazji, bo to nigdy nie było celem same w sobie, jakbym ja patrzyła tylko na nagrody, to pewnie bym tego nie osiągnęła, tylko przy okazji pracy, ale właśnie do tego, żebyś mogła, żeby każdy z nas mógł zafunkcjonować dalej świadomości ludzi, to potrzebni są ludzie, bo to w ich świadomości mamy zaistnieć, a nie my sami. My sami wiemy, że jesteśmy ok, jeśli mamy poczucie wartości na odpowiednim poziomie. Nie mówię, żeby iść w jakiś egocentryzm, ale na pewno też nie mieć niskiego poczucia własnej wartości. No to my sami sobie nie wystarczymy, funkcjonujemy w społeczeństwie. Społeczeństwo to są też ludzie inni, więc musimy wśród nich funkcjonować i myślę, że stąd się wzięła ta moja, jak pytasz się o tą moją drogę, skąd ta marka osobista. Ja pracowałam, faktycznie robiłam kampanię PR-owskie, jedna z moich też kampanii została nagrodzona wśród 7 najlepszych kampanii bodajże w 2010 roku w Polsce, więc mam takie też osiągnięcia na swoim koncie. Natomiast ten PR był mi bardzo bliski, PR to znowu kształtowanie relacji, przecież to jest nic innego jak kształtowanie relacji, już nie będę mówiła o jakichś definicjach bardziej skomplikowanych, złożonych, relacji z zespołem wewnątrz firmy, na zewnątrz firmy, z otoczeniem w ogóle. I to było mi po prostu bliskie. No i ten marketing, jak zastanawiałam się, jak już wiedziałam, że nie będę pracowała w samorządzie, co będę robiła dalej po tym samorządzie, no to doszłam do wniosku, że chcę tworzyć własną działalność. No ale niestety, jak zrobiłam badanie rynku, znowu ważna rzecz, zrobiłam badanie rynku, czyli sprawdziłam, co się na moim rynku sprawdzi,
czy będzie zainteresowanie tym działaniem, to okazało się, że jednak jakbym założyła agencję PR-owską, to na rynku siedleckim to jest jednak mały rynek, nie miałabym szans na to, że moja firma miała szanse jakiekolwiek rynkowe. W związku z tym stwierdziłam, ok, PR blisko jest do marketingu, ja marketingiem też poniekąd trochę zajmowałam w studiach publicznych, no bo jako dyrektor też się to po części robiło, więc stwierdziłam, zakładam agencję właśnie tego typu. I na początek pracowałam z firmami, natomiast bardzo szybko z firm przeszłam do ludzi i no i dzięki ludziom dalej pracuję. I dalej już poszło same, prawda? Samo. Tak. Co spowodowało, że zdecydowałaś się na napisanie tej książki o marketingu sieciowym? Ja o marketingu sieciowym nie pisałam książki, natomiast... Bo teraz znaczy nie mówię o tej książce, online, która się ukaże. Przepraszam. To jest biznes online, czyli o tym, biznes jak działać. Przepraszam, to mi się tak skojarzyło. Natomiast ja z marketingiem sieciowym oczywiście współpracuję i żeby nie było tutaj, że będę jakoś się krygowała, współpracuję z marketingiem sieciowym. Jestem szkoleniowcem, szkoliłam wiele firm, doprowadzałam dzięki programom, Możesz powiedzieć, w jakiej firmie, z jaką firmą współpracujesz w tej chwili? W tej chwili współpracuję jako trener z firmą Forever i myślę, że to jest naprawdę super firma, która daje możliwość rozwoju, natomiast też jako trener pracuję tak w pomniejszym, bo tutaj jestem trenerem, gdzie jestem w swojej prawie zakontraktowana, jestem też oczywiście w umowach, w związku z tym jak najbardziej z tą firmą się wiążę, ale są też inne firmy, z którymi współpracowałam, bo pewnie kilkanaście by się znalazło, to już nie będę zmieniała tych i nas, innych, natomiast marketing sieciowy w okresie pandemii wydał mi się taką trzecią alternatywą, oprócz pracy etatowej i pracy na własny rachunek, która wydaje się być taką teraz trochę bardziej stabilną nogą, wbrew pozorom. Firmy marketingu sieciowego, te, które mają w szczególności suplementy w swojej ofercie, okazało się, że mają szansę naprawdę na dosyć duży rozwój i po prostu z miesiąca na miesiąc, jak ja współpracuję z firmą Forever, były bite rekordy sprzedaży. Notabene mam tą przyjemność, że pracując z liderami, doprowadzam liderów do jeszcze wyższych pozycji. Jestem z tego naprawdę bardzo dumna, że ta sytuacja, że w kontekście budowania marki osobistej, ale nie spamowania, bo ja jestem daleka od spamowania, i zawsze dla mnie marka musi być zgodna z tobą i ze mną samą również. Nie może to być narzucanie produktami albo właśnie spamowanie jakimiś rzeczami, które są nieatrakcyjne. Natomiast ma to być zgodne z samą sobą. To dzięki takim właśnie uwierzeniu w siebie i w to, że ja jestem kimś, ja mogę też budować skutecznie strukturę, mogę skutecznie zapraszać partnerów do biznesu, mogę również robić sprzedaż na wysokim poziomie. I faktycznie mam kilka takich przykładów już, że dzięki strategiom, które układaliśmy wspólnie z moimi klientami, osiągaliśmy, znaczy oni osiągali, bo to jest, ja tylko na zapleczu stoję tego wszystkiego, naprawdę rewelacyjne sukcesy i awanse w dosyć szybkim tempie, a te awanse pomagają do tego, żeby po prostu zarabiać kilkucyfrowe kwoty co miesiąc, a przecież o to nam chodzi, żeby trochę podejść do tego, co mamy, też w sposób taki, że szukamy alternatyw, nie tylko jedna droga, ale możemy kilka dróg mieć w życiu. Czyli masz już w zasadzie materiał na 11 książkę. Oj, to będzie 12 chyba. Natomiast ta 10 książka... A, czyli 11 już wiesz, o czym napiszesz, tak? 11 to chyba będą jednak te historie związane... Znaczy, nie, ja nie piszę żadnych książek. Przepraszam. Dobrze, nie zarzekaj się. Nie mogę pisać żadnych książek, ponieważ na przyszły rok mam zaplanowanych chyba 4 książki. Część książek to nie będzie moje historie, to będą inne historie, a ja będę je redagowała. Więc cieszę się, bo między innymi też będę chciała pokazać osoby, które w marketingu w Polsce sieciowym osiągają kwoty comiesięczne rzędu 100-200 tysięcy złotych, dlatego że zbudowały konkretne struktury i po nich nie widać sprzedaży i nie widać tego spamowania, którym czasami jesteśmy zarzucani, a przecież tak jak wspominałam, nie o to chodzi, więc taka książka też się ukaże, nie będzie to moja książka i moja historia, ale historia właśnie tych ludzi i będę chciała pokazać, w jaki sposób, że można być dzisiaj w różnym etapie swojego życia, ale jednak dalej rozwijać się w taki sposób, który jest zgodny z naszą pasją, z naszymi marzeniami i osiągać naprawdę rewelacyjne sukcesy, a mamy takie przykłady już w Polsce, już nie tylko na rynkach zagranicznych, do tej pory bardzo mocno promowaliśmy liderów z zagranicy, a w Polsce też mamy takich już ludzi, więc czas najwyższy pokazać wreszcie ich. Ja jeszcze tak widzę, że tu Basia Jurkowska dołączyła. Wiedziałam, kiedy dołączyć do transmisji. Network marketing to jest to, co kocham z zajmującością. Chciałam Cię zapytać, jak to jest z... Ty jesteś nomadką, bo tak, to jesteś w Siedlcach, a to mieszkałaś w Warszawie, byłaś w Trójmieście też przez dłuższy czas.
Teraz Toruń się pojawia. Gdzie jest twój dom? Gdzie się najlepiej czujesz? Może jeszcze gdzieś mieszkałaś po drodze, tylko nie zauważyłam. Ale gdzie się najlepiej czujesz? Gdzie uważasz, że jest twój dom? Wiesznika, biznes prowadzony w ten sposób, który ja prowadzę, że mój zespół też nie jest zespołem sezonarnym, tylko jesteśmy rozbici w różnych rejonach Polski, powoduje, że ja stałam się niezależna. I to jest coś, co sobie bardzo cenię w ostatnich latach. Nie wystarczy dzisiaj tak naprawdę laptop, który notabene wczoraj mi spadł i się zbił, więc teraz go nie mam chwilowo, ale to naprawdę pójdzie świeży laptop, wiecie, dziewczyny. 5 miesięcy temu go kupowałam za niezłe pieniądze, w związku z tym trochę mi go szkoda, w takim mój wymarzony. No to jeszcze jest na gwarancji, nie? Jest na gwarancji na szczęście, no ale nie wiem, czy ten spadek będzie brany pod uwagę przy gwarancji. Natomiast to faktycznie powoduje, że ten biznes kończył mi się do tego laptopa przysłojowego. Że ja mogę być w różnych miejscach, mogę doświadczać tych różnych miejsc i to mi dało wolność. I tak sobie myślę, że jestem tak trochę w tym podejściu podobna do współczesnej młodzieży, która teraz na rynek pracy trafia. Bo to są ludzie, którzy chcą doświadczać życia, więc ja też chcę doświadczać życia. Jestem zapewne od nich starsza, przynajmniej o jedno pokolenie, ale też czuję, że to doświadczenie życia to jest także związane z tym, że jestem w różnych miejscach. Że w różnych miejscach ja siebie poznaję w różnych okolicznościach, ale poznaję też atmosferę, emocje, te wibracje tego nowego miejsca i to miejsce każde jest inne. Jak byłam w tych różnych miejscach, też moim marzeniem było na ten rok, oczywiście to marzenie się nie spełniło, chciałam bardzo pomieszkać przynajmniej 8 miesięcy we Włoszech. No na razie mamy czasy, jakie mamy, więc te moje plany wyjazdu za granicę, tak żeby pomieszkać, żeby po kilka miesięcy... To się odleczy, to nie ucieczy. Włochy będą też ciągle tam, gdzie są. Też tak uważam, natomiast na ten moment jest trochę przeniesione. Ale to właśnie taka możliwość, że ja mogę doświadczać siebie. Oczywiście to pewnie nie jest droga dla każdego i pewnie nie każdy będzie chciał z niej korzystać i to jest okej, tak? Jak gdyby ja nie narzucam, że ta moja droga jest idealna dla wszystkich do zastosowania. Natomiast dla mnie ona jest taką drogą, która mi się podoba, która mi się pozwala sprawdzić, zobaczyć nie siebie, spojrzeć na mnie samą inaczej, zobaczyć też trochę przyjrzeć się własnym przekonaniom, własnym barierom mentalnym, bo one też te podróże, te doświadczenia, mieszkania nawet gdzieś indziej, nie tylko podróże, dają to, że ja się inaczej, ja się konfrontuję sama z sobą przede wszystkim i to jest taka ważna konfrontacja. Z drugiej strony obserwuję też, jak inne miejsca żyją, w jaki inny sposób podchodzą, jak ludzie są nawet inni. I to jest naprawdę taka rzecz, która dla mnie jest cudowna i której nie chcę zastąpić, więc można powiedzieć, że jestem taką nomadką, która nie ma jeszcze swojego... Dokładnie. Właśnie, więc wiesz, no to czy jak wygląda życie nomada, to akurat wiem coś na ten temat, więc dlatego cię o to zapytałam właśnie, bo też zmieniasz miejsca zamieszkania dość często. Czy twoje agentki, bo tak nazywają się członkinie twojego zespołu, czy one też są takimi nomadkami? O nie, dziewczyny, chyba to nie jest warunek, żeby zostać agentką, prawda? Nie, nie jest warunek, żeby zostać agentką. Ja w ogóle myślę sobie, że ponieważ my chcemy stworzyć społeczność agentek, znaczy jak gdyby słowo agentki nie jest rezerwowane dla nas. Oczywiście ono pojawia się przy nas, natomiast naszą misją jest to, żeby inne dziewczyny zaczęły nazywać siebie takimi agentkami. Taka agentka to jest taka dziewczyna, która ma sprawczość we własnych rękach, która wie, że los i to, co przed nią, zależy tylko od niej, że to ona ma decyzję, a nie ktoś inny. Że ona potrafi, tak jak dzisiaj o tym mówiłyśmy, podejmować szybkie decyzje, potrafi wyłapywać te właśnie okazje, a dzisiaj o tym też przecież wspominałyśmy. Więc chciałabym Was serdecznie zaprosić właśnie do takiej grupy agentek. No i żebyście mogły z nami być, to też zapraszam Was na ten moment do, pozwolisz mi, że zrobię takie zaproszenie do wyzwania, które od pierwszego poniedziałku będzie już realizowane. Wyzwanie dotyczące akurat Facebooka, zostań bohaterem swojego Facebooka. Od przyszłego poniedziałku? Czyli tak, od dzisiaj. Poniedziałku, 3 dni. 26, 7 i 8 października, 3-dniowe wyzwanie. Rano dostaniecie, jak zapiszecie się, no rano dostaniecie materiały na PDF do ćwiczenia, do wypełnienia. Następnie o godzinie 20 są live, których będziemy omawiać w szczególności nowy wygląd Facebooka, ale też to, w jaki sposób Facebook może nam pomóc w budowaniu naszego biznesu online i marki osobistej, bo te dwa tematy oczywiście też będę poruszała w trakcie tego wyzwania, więc zapraszam Was serdecznie, ja na grupę postaram się wrzucić link, natomiast na pozostałe rzeczy tego linku tak szybko nie wrzucę, bo bym musiała się poprzenosić, a nie mogę w tej chwili się poprzenosić, więc na grupie macie już, drogie dziewczyny i mężczyźni, jeśli jesteście, link do wyzwania, zapraszam Was serdecznie, to tylko 3 dni, dzięki którym możecie poprawić swój Facebook, tak jak mówię, zostać bohaterkami swojego Facebooka, czy też agentkami swojej zmiany,
Do tego Was zachęcam, ponieważ jak będziecie też zapisywały się na wezwanie, to później zapraszamy Was do grupy mentoringowej, a bardzo bym chciała, żeby nasza grupa mentoringowa, bo nie chcę tworzyć 30 grup różnych, stała się właśnie grupą takich agentek, żebyśmy tą grupę trochę ożywiły i żebyśmy poszły, bo tutaj są dziewczyny z tych pierwszych live'ów, z tego pierwszego lockdownu. Trochę sobie dołączyło nowych, natomiast chciałabym, żeby te nowe dziewczyny właśnie miały w tej grupie mentoringowej takie wejście, które pozwoli nam nazywać się jako społeczność właśnie agentek. Czyli agentka dla mnie to takie słowo sprawcze, mam sprawcze w własnych rękach, to ja decyduję o moim losie, a nie ktoś za mnie, także w kontekście oczywiście budowania biznesu online, budowania marki osobistej, tego co mnie dotyczy i w którym kierunku zmierzam. To jeszcze tylko ostatnie pytanie od Elżbiety Polanowskiej, czy istnieje coś takiego jak agentka swojej marki? Ela jest też u mnie często na live'ach. Ela, powinnaś być agentką przede wszystkim samej siebie. Możemy też oczywiście słowo agentka, bo w ogóle słowo agentka, które się wzięło u nas, przyniosła mi akurat Agnieszka Krupp, bo to ona wymyśliła tą nazwę dla nas. Ona ma wiele wymiarów, bo jest taka agentka ala, wiecie, dziewczyna Bonda, znaczy taka nie dziewczyna Bonda w sensie być jego kobietą, tylko jestem tym Bondem w spódnicy. Więc taki wymiar dynamiczny, szybki, sprawczy, rozwiązuje problemy, ale agentka i agent... Trochę jak aniołki Charlie'ego. Tak, właśnie, jeszcze lepiej z aniołki Charlie'ego. Natomiast agent to jest również agent, który nas sprzedaje dalej. Mówi się o agentach gwiazd, o agentach wydawniczych. Więc jeśli spojrzymy pod tym kątem na to słowo, to możemy być agentem swojej marki, bo to my pierwsze powinniśmy promować tą markę wśród innych. To my jesteśmy twarzą naszej marki, w związku z tym, jeśli zapomnimy o tym, no to małe szanse jest, że będziemy w stanie rozwijać się dalej. Natomiast jeśli będziemy pamiętać o tym, czyli będziemy agentkami same dla siebie, przede wszystkim same dla siebie, to jesteśmy dojść w stanie o wiele dalej. Więc tak istnieje coś takiego jak agentka swojej marki, według oczywiście mnie. Czy może to być twoje jakby przesłanie tak na zakończenie, czy masz jeszcze jakieś inne przesłanie, bo już pora kończyć? Wiecie co, moi drodzy, przede wszystkim chciałabym dowiedzieć się, zanim jeszcze skończymy i chwilę powiem, to jakie lekcje dzisiaj wnosicie z tego spotkania? Tutaj Nika mnie za ciebie zaprosiła, to jest pierwsze spotkanie, które mamy. A ja bardzo jestem ciekawa, bo dzisiaj było sporo mojej historii, ale mam nadzieję, że takiej historii podanej w sposób, który sprawi, że wy możecie spojrzeć inaczej na swoją historię. Jaką lekcję bierzecie z tego dzisiejszego spotkania? Co takiego was być może zainspirowało? Może jakąś decyzję dzisiaj podjęliście, której nie mieliście wcześniej? Może jakąś inną perspektywę zyskaliście, której też nie mieliście wcześniej? Więc dajcie znać w komentarzach, ja z przyjemnością te komentarze poczytam, bo chciałabym, żeby te spotkania były wartościowe, a nie tylko, że nam się fajnie czas spędza z Niką, ale czytając wasze komentarze widzę, że wam również tutaj było energetycznie i całkiem przyjemnie. Natomiast czekając na te wasze komentarze, bo czekam na nie, naprawdę czekam na te komentarze, to myślę, że tak, że to, żebyś zawalczyła o siebie, żebyś stanęła po swojej stronie, jest chyba głównym przesłaniem, bo dzisiaj nie tylko kobiety, także mężczyźni mają duże obiekty do samych siebie, my bardzo siebie umniejszamy, a tak naprawdę w każdym momencie swojego życia może być dla kogoś inspiracją. Może być dla kogoś nauczycielem, więc możesz być tak naprawdę marką, która pociąga innych, która jest dla innych wartościowa. Więc nie zapominaj o tym. I to myślę, że jest taki pierwszy element, stań po swojej stronie. Drugi element to jest taki, zacznij działać, bo o tym też dzisiaj mówiliśmy, o tym perfekcjonizmie, który jest taką fajną wymówką w białych rękawiczkach. Przestań szukać tych wymówek, zacznij działać i testować. Nie wszystko od razu musi wyjść. Mój produkt, każdy, był realizowany z moimi odbiorcami. Oni mi przynosili feedback, dawali mi informacje zwrotne i dopiero wtedy ten produkt miał ręce i nogi. I nawet czasami te produkty wypuszczałam bez nazwy. Mam taki produkt, który nazywa się Facebook Reels, jest to szkolenie, które pierwsze trzy edycje powstały w tym roku w formie online'owej, bo wcześniej miałam oczywiście w offline'owej, natomiast nazwa dopiero przyszła po pierwszych trzech edycjach. I nie bój się działać. To jest normalne, jeśli łapiesz do siebie też taki dystans, że nie musisz tutaj właśnie mieć perfekcyjności, musi wszystko być idealne, to ludzie też ci więcej wybaczą, bo jak zobaczą, że ty potrafisz się czasami zaśmiać ze swoich błędów, niedoskonałości, to oni powiedzą, jesteś normalna, jesteś taka jak my, więc chcemy być dalej z tobą, chcemy być bliżej ciebie po prostu. Więc myślę, że takie chyba dwie główne lekcje, czyli stań po swojej stronie i zacznij działać. Działa, nie działa.
Dziękuję Ci bardzo, Justynko. Dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się na to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli obecni na żywo i tym, którzy będą nas oglądać z powtórki. Przypominam, Justyna, że jeżeli będziesz oglądać komentarze, to musisz też zajrzeć i na fanpage, i na YouTube, bo tam też również była transmitowana dzisiejsza audycja. A na zakończenie, tak a propos uczenia się i próbowania, nie czekania, aż będzie się perfekcyjnym, puszczę jeszcze raz mój filmik, mój drugi filmik, który zmontowałam w życiu, jako tutaj, puściłam go na samym początku naszej rozmowy jako zwiastun, więc puszczę jeszcze raz na koniec. To tylko 13 sekund, a tymczasem żegnamy się z Wami i do zobaczenia. Ja do komentarzy dziewczyny wrócę, bo widzę, że je piszecie, więc będę o nich wracała, oczywiście na nie odpowiem, zajrzę na to też trzy. Oczywiście media, tak jak mówiła Nika, dziękuję za dzisiejsze fantastyczne spotkanie. Nika, Tobie za rewelacyjny sposób prowadzenia tej rozmowy, bo to od Twoich pytań wzięła się ta tak naprawdę treść, którą przyniosłam dzisiaj dla Was, więc dziękuję Ci serdecznie. Więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj byli, zgodzą się z tytułem tego cyklu Wartościowy wieczór z Justyną Kopeć dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz i puszczam już na zakończenie filmik, a my za chwilkę jeszcze porozmawiamy, potem rozłączę po filmiku.